To nieprawda. Oparte na faktach. To się nie dzieje naprawdę. Tyle, że nieautentycznych. Powiedz, że to nieprawda. Na razie. Znaleźliście coś podejrzanego? Odkryliśmy ogromną kometę. No, brawo. Leci wprost ku Ziemi. To obiekt typu zabójca planet. Na razie siedzimy cicho i obserwujemy. Siedzimy cicho i obserwujemy? Otóż to. Zbieramy dane, przetwarzamy je i analizujemy. To najgorsza wiadomość w dziejach, a oni nas spławili. Trzeba puścić przeciek. Nie ma wyjścia. Nasi dzisiejsi goście dokonali odkrycia. W kosmosie. Duża ta kometa? Może spaść na dom mojej byłej? Niedługo wszyscy zginiemy i to na stówę. Kate? Przystojny astronom mile widziany, krzykliwa panna mniej. Musimy powiedzieć o tym ludziom. Naprawdę się zbliża. FBI. Chryste, mogliście zadzwonić. Kometa zawiera surowce warte 30 bilionów dolarów. Co z tego, jeśli wszyscy zginiemy? Będziemy bogaci. To straszne. Szykujcie się do boju na największe przeżycie tego roku. Odkryliście kometę? Mam dziarkę ze spadającą gwiazdą. To wspaniale. Będzie katastrofa. Już jest. Ty mówiłaś w telewizji, że zginiemy? Nie. Nie weźmiesz mnie żywcem. To ona. Kometa pędzi ku Ziemi z zawrotną prędkością. Widzisz? Nie, mam worek na głowie. To ja kazałem agentom FBI założyć ci worek. Tylko CIA robi to rutynowo. Tak przeczuwałam. I słusznie, bo to mój pomysł. Taki żarcik. Film twórcy Big Short i Vice. Oraz braci przyrodnich. Jesteś tutaj. Jesteś tutaj. Jesteś tutaj. To dyszenie mnie denerwuje. Ucierpi cały glob. Strasznie denerwujące. Jeszcze raz woda. Dwa wina. Tylko bez kosych spojrzeń. W stronę Ziemi leci kometa. Wiecie, ile razy mieliśmy tu koniec świata? Susza, głód, dziura bozonowa, nudy. Scenariusz i reżyseria Adam McKay.